Proszę Państwa, ja tak oto tym nietypowym akcentem zaczynamy kolejny odcinek z serii World of Tanks. Jestem już 500, to już pewnie wiecie. No i w tym odcinku opowiem Wam o moim nowym nabytku, jakim jest... O, widzę, że kot już zadziałał. Jakim jest czołg... Jaki to czołg? Już zaliczyłem fejla na początku. To jest bodajże czołg M22 Locust. Czy chciałem Wam opowiedzieć o moim nowym nabytku? Cóż, myślę, że o nabytku nas wszystkich, a przynajmniej osób... tych osób, które zakupiły dzisiejsze wydanie magazynu CD Action. No i co w tym CD Action? Oczywiście recenzje, jeszcze więcej recenzji, recenzja Fallouta, także którą z pewnością poczytam. No i, ale skoro jest to filmik o WoCie, no to krótko, co zawiera, co dostajemy w ramach dzisiejszego numeru CD Action? Dostajemy kod dla zaczynających, czyli... Jaki? Mniejsza. Kod dla tych, którzy dopiero... Kod zaproszeniowy, inaczej tak się to nazywa. Kod dla... którzy dopiero będą zaczynali swoją przygodę właśnie z tanksami. Dostajecie 5 dni konta premium o wartości około 1000 sztuk golda. A kod dla tych, którzy już obecnie posiadają konto, dostajemy M22 Locust, amerykański czołg lekki premium poziomu trzeciego o wartości 900 sztuk złota, miejsce w garażu o wartości 300 sztuk golda, no i 3 dni konta premium, które jak tutaj widzicie już też dostałem. Także super. Już tutaj zaczynam. Pokwitowanie, data, dodano czołg M22 Locust, dodano miejsca, kod bonusowy, super. Pyknę sobie zdjęcie tej transakcji, tak żeby było. A ja już tutaj co nieco Wam o nim opowiadać, tylko gdzie mi go zaparkowali? Gdzie są amerykańskie czołgi, kurde, z tych... A, no właśnie, i kurczę, już można powiedzieć, że mamy mały jubileusz, ponieważ w poprzednim, czy też... Który to był odcinek? Nie wiem, w którymś z ostatnich odcinków z WoTa opowiadałem Wam właśnie o moich czołgach w garażu. I naliczyłem, czy razem naliczyliśmy tam 39 maszyn. Także teraz... z czołgiem, który dostaliśmy obecnie, już będzie okrągłe 40, także jest już mały jubileusz, ale... O, dobra, jest, znalazłem go. A więc tak on wygląda, no... Widać, dostaliśmy tu jakiegoś murzyna. Przepraszam najmocniej. Czarnoskórego mężczyzna, żeby być tutaj poprawnym politycznie. Także dostaliśmy tutaj czarnoskórego mężczyznę w zestawie. I to jest, no, co już na pierwszy rzut oka widać, no... Czołg, który pomieści tutaj 3 załogową ekipę, czy ekipę składającą się z 3 osób. Ja sobie tutaj już dam przyspieszona szkolenie załogi. No i co? Co nieco postaram Wam się o tym czołgu opowiedzieć, co tutaj takiego jest. No więc działko 37 mm gun M6 z trzeciego poziomu. No i możecie sobie tutaj mniej więcej to poczytać, albo... Skoro ja już tutaj mam o tym czołgu opowiadać, to postaram Wam się tutaj wszystko o nim poczytać. 26,2 szybkostrzelności. Średnia penetracja to jest 56, 78, 19 średnia penetracja. 40, 40, 50 średnie uszkodzenia. 0,41 celność na 100 metrów. 1,7 czas celowania. I masa 82 kilo. Wieżyczka M22D1, również z trzeciego poziomu, zakładam, że wszystko tu jest z trzeciego poziomu, charakteryzuje się tak. 25 pancerza przodu, boki i tył, czyli sama wieża ma ogólnie pancerz 25 mm ze wszystkich stron. Prędkość jej obrotu to jest 40 stopni na sekundę. Zasięg widzenia to jest 330 metrów, no i... 1000 kilo, czyli no właściwie tonę waży sama wieża, także... Teraz silniku, jak się... O Boże, jak się to wymawia? Lycoming O435T. Ale już nie z trzeciego poziomu, a już z
czwartego. Charakterystyka pojazdu. 192 konie mechaniczne. To nie są kilometry. To są konie mechaniczne, ale troszeczkę... Gdyby napisali kilometrów na godzinę, to okej, ale kilometry, czy znaczy się konie mechaniczne, wydaje mi się, że powinno się pisać z dużych liter, ale to nie wiem. To jest tylko takie moje zdanie. 20% prawdopodobieństwo pożaru przy trafieniu. No i 256 kg ten silnik tutaj waży. Gąsienice. VVST78 trzeciego poziomu. Charakteryzują się 7,59 maksymalne obciążenie, 40 prędkość obrotu, 1020 masa. No to już tutaj radyjko. SCR 510 M2 czwartego poziomu charakteryzuje się 395 metrów zasięgu, no i 80 kilo. Kurde, 80-kilowy boombox. Hardkorowo, naprawdę. Także no dobra. Także czołg składa się ten właśnie z trzyosobowej załogi. Już tutaj sobie włączam przyspieszenie, o tym wam tutaj opowiedziałem. Co tutaj, żeby było tak lepiej widoczne, może na jakieś lepsze tle sobie tu ustawię, bo nie wiem, czy tak przeczytam. Wytrzymałość 250, no, czyli po prostu ilość HP naszego czołgu. 6,92 na 7,95 to jest masa limit obciążenia. PW, co to jest? Moc silnika. To może to są konie mechaniczne? 192 konie mechaniczne? Maksymalna prędkość 64 km na godzinę. O kurde, także zakładam, musi być naprawdę szybki. No. BT7 wyciskał nieco ponad więcej, ale no... Oczywiście ja zagram randomową bitwę i pokażę wam, jak ten czołg się tutaj w ogóle jeździ. No, także prędkość obrotu wieży to jest 40 stopni na sekundę. Pancerz kadłuba to jest 25 mm z przodu, z boków 13. No i z tyłu 13, także kurczę, no... Jest to czołg co prawda trzeciego poziomu, także no nie ma się tu za wiele co spodziewać po nim, ale no pewnie będzie dostawał bardzo szybko oklep. Także jeżeli padnę na randomie, to się nie zdziwię w pierwszych 3 minutach bitwy. Dobra, ale czytamy dalej. 25, 25, 25, no to oczywiście to jest wieża. Ze wszystkich stron ta wieża ma po prostu 25 mm pancerza. Średnie uszkodzenie pociskiem standardowym to jest od 30 do 50. Standardowym. Od 42 do 70 penetracja pociskiem standardowym MM. Ja to nie ogarniam za bardzo, co to wszystko znaczy, ale dobra. 26,2 szybkostrzelność naboi na minutę. 20,84 bieżący czas przeładowania, także ładuje całkiem no szybko, no. Jak na taki tier przystało, to jest całkiem w porządku. I to jest... Aha, to jest w ogóle działko, tak? No to nie jest, to jest działko, to nie jest karabinek, także no obawiam się właśnie najgorszego, że ten czołg będzie takim, który będzie padał od razu w pierwszych minutach bitwy, ale za chwilę się o tym przekonamy. Prędkość obrotu wieży to jest 40 stopni na sekundę. Zasięg bazowy, bieżący. Bazowy, no to jest 330, no a bieżący 259, także pewnie jakbym tutaj dołożył jeszcze tę lornetkę polową, to pewnie miałbym go nieco więcej, ale dobra. Zasięg sygnału bazowy jest 395, no i bieżący 318. Wiem, że tutaj troszeczkę te okienko was tutaj niepokoi, czemu mi to cały czas miga, ja tego nie sprawdzę, no ale dobra. Także jeszcze sobie tutaj tak pooglądamy ten czołg na szybce, jak on tutaj wygląda, bo ciężko mi jest po prostu pokazywać czołg i o nim opowiadać. Ciężko mi się jeszcze tak skupić na dwóch rzeczach naraz, także... No, jak pewnie widać, nie jest on w HD, kurczę, co też sugerują. Nie wiem w ogóle, dlaczego w tym patchu jest tak, że te tekstury, w ogóle cała grafika wydaje się jakoś taka za bardzo rozmazana, choć pokażę wam tutaj, no, rendering 3D niby na to zaradzić, ale ja go mam na 100%. Gdybym go zmniejszył, to by wszystko było o wiele bardziej rozmazane, co też, no, możecie tutaj zauważyć teraz. Także, no... Nie wiecie czemu po prostu zrobili jakiś taki kurczę potajemny downgrade graficzny chyba, bo wszystko od tego patcha jak gram, to wszystko mi się wydaje dosłownie rozmazane. To też możecie tutaj zauważyć, jak się przełączam między tymi czołgami,
To tak jakby jeden czołg przechodził w drugi. Taki dziwny blur. Nie wiedzieć czemu, ale dobra. Niepotrzebnie się teraz gaduję o pierdołach. Także tak on tutaj sobie wygląda. Taki ma tyłek. Niestety nie jestem go w stanie bardziej przybliżyć. Tutaj taka rura wydechowa i taka wieża. No dobra, także pokazałem wam z wyglądu go tutaj tego. Ja sobie jeszcze go wyposażę tutaj w te wszystkie takie kurcze gaśnice, nie gaśnice i te rzeczy. Gaśnica, naprawa, apteczka standardowo. No i co? No to zapraszam was na bitwę. Jak w ogóle będzie mi się nim grało, zaraz się przekonamy. Teraz można się spodziewać najlepszego. Będzie M22 Locust Party. A nie, nie jest tak źle. Chyba widać, że jeszcze niektórzy nie kupili obecnego numeru CD Action. Nie jest tak źle. Najbardziej obawiam się właśnie tej mapy, ze względu na to, że to jest chyba ta mapa, z której się po prostu zjeżdża z tych górek i od razu wszyscy są wyspotowani, dlatego... Właśnie, mogę paść po prostu w pierwszych tych. Jeszcze wam mapę tak pokażę na zoom aucie. Pyknę sobie taką fotę. Może pierwszą jakąś fotkę tego czołgu. Tylko dobra. Czas leci. Tak, żebym nie przegapił. Muszę gdzieś się od razu tak szybko tym skitać, bo nie chcę paść w pierwszych minutach bitwy. Albo jako pierwszy, bo będzie wstyd troszeczkę. Z górki, jak możecie zauważyć, na 94, żebym teraz wycisnął, ale... Tak, ja się potrafię... Skitam gdzieś tutaj koło... Boże, broni mnie! Gdzieś koło kościoła się tutaj skitam na razie. No i postaram się tu może kogoś z daleka oklepać. O, widzę, że ktoś też tutaj kolega w tym... Także został zniszczony, także... Zobaczymy jak mi pójdzie, ale jemu chyba nie poszło zbyt dobrze. No penetracja całkiem okej. Ile on ma tutaj? 56 peny, widzę. A nie no, myślę, że jesteśmy w stanie podjechać troszeczkę bliżej. Tu jest jakiś M2 medium. Obi. Czekajcie. No także penetracja, kurczę, jak na takie tiery jest całkiem okej. Widzę, że tutaj jestem w stanie mniej więcej wszystko przebić, a gdybym miał jeszcze taką, powiedziałbym, naprawdę wypasioną załogę, to z pewnością te działko by też byłoby bardziej celne. Ale jak na razie, no kurczę, gramy się nim całkiem spoko, ale zakładam, że pewnie do momentu, w którym nie padnę, aczkolwiek, kurczę, no widzicie, bitwa już tutaj została przez nas, no raczej wygrana, także... Także fajnie, na nowym czołgusiu, a już kurczę, pierwsza bitwa, którą stoczyłem na nim, już jest bitwą wygraną. Nie trafiłem. Dobra, żeby mnie zmasakrował tak po lwacku. No i 15-3 wynik. Pięknie, 164 damage, żebym wykręcił. Mógłbym lepiej, no ale... Przynajmniej bez strat własnych. Pierwsze zwycięstwo tym czołgiem, także bardzo ładnie. I tutaj urósł mi już procent załogi, także 12 tysięcy na plus. Aha, no bo też mam konto premium, także no 8600 bym po prostu wyszedł na czysto przy takiej bitwie. No, całkiem spoko, no jak to czołg premium, po prostu taka typowa zarabiaczka. 100% celności. Kurde, teraz muszę się postarać tego nie spieprzyć. Dobrze. Moi drodzy widzowie, co jeszcze miałbym tak wam do przekazania? To tak, jeżeli jesteście zainteresowani kodem zaproszeniowym, a jako że on mi się po prostu nie przyda, a nie znam kogoś, kto zechciałby grać w WOTA, także jeżeli mnie oglądacie, kod zaproszeniowy z tego numeru CD Action znajdziecie w opisie pod filmem. Po prostu go tam zarzucę. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie odpowiadam za jego niedziałanie, to może już po prostu oznaczać, że kod już został przez kogoś wcześniej wykorzystany. Także co jeszcze miałem wam opowiedzieć? Rzeczą, którą mnie też bardzo interesuje, jest właśnie to, dlaczego... Albo powiem inaczej, jak wspominałem w
tam w tych poprzednich, w poprzednim materiale, właśnie z WOTA, znaczy odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego trzymam w ogóle ten czołg? No jest to czołg kolekcjonerski premium, w związku z czymś znacie odpowiedź, nie sprzedam go, po prostu go nie sprzedam. No i właśnie, i to jest temat, o którym chciałbym z wami podyskutować w komentarzach, gdyż w filmie za bardzo nie ma na to czasu, bo się niepotrzebnie zaś ten materiał przeciągnie. Odpowiedzcie mi, dlaczego wy sprzedajecie w ogóle takie czołgi? Dlaczego to robicie? Tak kurczę, jakby nie patrzeć, no dostajecie ten czołg za darmo, no. Czy nie zupełnie za darmo, no bo musicie zapłacić za CD Action, tak? Ale załóżmy, że kupujecie te CD Action po prostu, bo lubicie te CD Action czytać, nie zważając na to, czy tam są kody do WOTA czy coś. Dlaczego po prostu sprzedajecie taki czołg? Nie, troszeczkę tego, tak kurczę, no nie ukrywam, nie rozumiem, no ale dobrze, no róbcie co chcecie. Ale dla tych, którzy kupili CD Action i od razu sprzedali ten czołg, to mam dla was pokutę. Drodzy czołgiści, otwieramy magazyn CD Action na stronie 128 i czytamy, po co komu Locust. To będzie wasza pokuta. Ja sobie oczywiście pozwolę to przeczytać później. Również dzisiaj nabiłem jeszcze, był na szczęście w kolporterze Świat Czołgów, także tego to też sobie poczytam. Także napiszcie w komentarzach w ogóle opinię na temat tego czołgu, w ogóle co sądzicie o tym czołgu, a jeżeli już żeście go sprzedali, to odpowiedzcie mi dlaczego. Dlaczego sprzedajecie w ogóle takie czołgi? To naprawdę mogą się później, uwierzcie mi, to naprawdę mogą być później naprawdę dobre maszynki, więc no nie wiem czemu je sprzedajecie. Dobra, także troszeczkę się tu rozgaduję. O czym ja tu jeszcze miałem mówić? O wszystkim wam tutaj opowiedziałem. Wszystko wam tutaj poczytałem. Także no jeszcze co muszę wam przekazać, no jeżeli szukacie klanu, to oczywiście nasz zakon Order of the Cross, możecie sobie tutaj popatrzeć na nasze logo też na tym czołgu, tak wam pokażę. Oczywiście stale poszukujemy ludzi. No troszeczkę nie ukrywam, że w tym materiale się zacinam za bardzo w tym co mówię, ale po prostu jeśli szukacie klanu, zakonu, gildii, po prostu wbijcie do linku pod opisem tego filmu. Tam sobie wszystko poczytacie, co takiego jesteśmy wam w stanie zaoferować, co też, czym musicie dysponować, żeby się w ogóle do nas załapać, jeżeli to zostanie spełnione. To takie zaproszenie zostanie akceptowane. Czy jeżeli wyślecie do nas po prostu prośbę o dołączenie do klanu i spełniacie warunki, to takie zaproszenie zostanie zaakceptowane. Później w waszym interesie będzie wejście na tablicę klanu, później archiwum i tam uzyskacie, jest tam taki, że tak to nazwę, taki post dotyczący tego, jaki mamy adres IP na naszego TeamSpeaka. Później, kiedy już wbijecie na nasz TeamSpeak, wylądujecie na poczekalni, to będziecie musieli poczekać na kogoś, kto zajmuje się rekrutacją. Ktoś taki nada wam po prostu odpowiednie tutaj uprawnienia, żebyście mogli po tych kanałach się tutaj swobodnie poruszać. No i witamy w Order of the Cross, tak? Także jeżeli szukacie klanu, to wbijajcie do linku pod opisem filmu. Jak i też chcecie zacząć swoją przygodę z Tanks of World, że tak powiem od tyłu, to kod zaproszeniowy również zamieszczam właśnie w opisie pod tym filmem. Także opowiedziałem wam tutaj co nieco o tym czołgu. Jak na razie na pierwszą bitwę gra mi się całkiem niespoko, ale jeszcze się do niego przekonam. Pierwsza bitwa raczej o niczym jeszcze nie świadczy, no ale opowiedziałem wam tu jak to wygląda, pokazałem wam ten czołg. Także dobra, żeby nie przedłużać, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale z World of Tanks. No i oczywiście powodzenia na polu bitwy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Roll out.